Witam na przedpremierowym otwarciu, pokazie w zasadzie naszej hali lekkoatletycznej, naszej perełki, którą w ostatnich 2 latach zdołaliśmy wybudować, która będzie służyła Instytutowi Nauk o Kulturze Fizycznej, ale także będzie bardzo ważnym ośrodkiem sportu akademickiego. Mam nadzieję, że nie tylko akademickiego. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym, w Centrum Badań Innowacyjnych w Sporcie. Piękny kompleks, który takich obiektów nie ma u nas w kraju. Generalnie buduje się tylko obiekty widowiskowe. My tutaj łączymy zarówno sport z edukacją, jak i z nauką, z badaniami. Będziemy mieli przygotowane 3 w pełni wyposażone laboratoria biomechaniki ruchu, fizjologii, biochemii wysiłku fizycznego i analiz statystycznych. Wszystkie te 3 laboratoria chcemy wyposażyć w infrastrukturę naukowo-badawczą w tak zwanym złotym standardzie. To też stanowi o wyjątkowości tego obiektu. To jest obiekt bez żadnej analogii, bez precedensu w zasadzie, jeśli chodzi o uniwersytety. Symbioza sportu wyczynowego, nauki, ale także edukacji o sporcie jest kluczem do zrozumienia istnienia tej hali w przestrzeni uniwersytetu. Ja na ręce pana rektora chciałbym złożyć wielkie gratulacje za ten przepiękny obiekt. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tej hali i całego tego obiektu. Naprawdę nie było jeszcze takiego obiektu w Polsce. Cieszę się, że powstał. Cieszę się, że lekka atletyka ma kolejny świetny obiekt, na którym będzie mogła się rozwijać tutaj na Podkarpaciu. A ten mariaż nauki i sportu wyjdzie z korzyścią dla wszystkich i dla uniwersytetu, i dla sportowców, bo takie są trendy światowe, żeby przy takich wspaniałych obiektach powstawały centra badawcze, które będą służyć i naukowcom, i sportowcom. Z tej obopólnej współpracy naprawdę wyjdą świetne wyniki, świetne publikacje. Z tego, co mi wiadomo, obiekt otrzyma homologację najwyższą, a więc spełniającą wymagania do organizowania zawodów międzynarodowych, międzykrajowych, mistrzostw Polski. Tak się składa, że ten obiekt jest w zainteresowaniu czołówki lekkoatletycznej Polskiego Związku Lekkoatletyki, które przygotowuje się już w tej chwili do Igrzysk Olimpijskich, o ile się odbędą, a myślę, że się odbędą. Ja mogę tylko żałować, że jako emeryt sportowy właśnie na tej emeryturze mogę takie obiekty zwiedzać, a nie na nich walczyć. Przede wszystkim wszyscy studenci uniwersytetu będą mogli korzystać z tego obiektu. Zależy nam na tym, żeby światły człowiek, dorosły człowiek, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego wiedział, że nie tylko kształtuje się umysł, ale również i ciało, a synchronizacja jednego i drugiego daje wspaniałe rezultaty w drodze później w rozwoju swojej kariery. Chcielibyśmy, żeby się tutaj nauczyli po prostu żyć w duchu kultury fizycznej. Trudno ludzi namówić na wysiłek fizyczny, trudno namówić do aktywności. Można to robić tylko w jeden sposób, pokazując fajne obiekty, fajne miejsca, w których to można robić i tak przyciągać ludzi. I właśnie takim miejscem jest ta hala, która jest naprawdę, naprawdę wspaniała, piękna i taka, jak się robi na całym świecie. I może w taki sposób zaciekawić ludzi, żeby trafili do sportu. Jak już trafią, to już najczęściej zostają i ćwiczą i to tylko z pożytkiem dla siebie i dla zdrowia.